Dzień dobry, Mateusz Benesz. Zapraszam Państwa na podsumowanie najważniejszych wydarzeń minionego tygodnia. Wiesław Wabik został nowym burmistrzem Polkowic. Głosowało na niego ponad 62% mieszkańców. Pokonał Romana Rozmysłowskiego z Prawa i Sprawiedliwości. Wiesław Wabik wrócił na fotel burmistrza po 5 latach przerwy. Bardzo mi miło, że właśnie tego dokonałem, wspólnie oczywiście z wieloma osobami, które mi pomagały w czasie całej kampanii wyborczej, bo sam bym tego nie zrobił. No i oczywiście dzięki decyzji mieszkańców, bo mieszkańcy gminy zdecydowali, że po raz kolejny zaufają, może po tej krótkiej przerwie, właśnie mojej osobie, mojemu doświadczeniu i pozwolą mi przez najbliższe 5 lat pracować dla nich właśnie. Wracam do ratusza i deklaruję wytężoną pracę, by zrealizować postulaty zgłaszane podczas wszystkich naszych spotkań i rozmów, mówi Wiesław Wabik, dziękując jednocześnie wyborcom za oddane głosy. W tej właśnie kadencji, oprócz podstawowego mojego celu, jakim jest praca dla mieszkańców naszej gminy, to również chciałbym być inicjatorem i skutecznie doprowadzić do pewnego zjednania wielu różnych fajnych osób, fajnych aktywności, którzy liderują w różnych obszarach. Chciałbym zbudować taką fajną, z mojej inicjatywy, dobrze pracującą też radę w jednym jakimś wspólnym naszym celu, jakim jest dobro naszych mieszkańców. Jak mówił przed wyborami, Wiesław Wabik był jednym z nielicznych samorządowców, który chciał wrócić na fotel burmistrza. Wiesław Wabik piastował już tę funkcję od 2006 do 2018 roku. Nowym gospodarzem Legnicy został natomiast Maciej Kupaj. W drugiej turze kandydata Koalicji Obywatelskiej poparło blisko 19 tysięcy uprawnionych do głosowania mieszkańców. Prawie 66% uprawnionych do głosu legniczan widziało w roli nowego prezydenta właśnie Macieja Kupaja. Kandydat KO zdobyło ponad 3,5 tysiąca głosów więcej niż w pierwszej turze. Dziś już jako prezydent elekt dziękował wszystkim, którzy postanowili pójść do urn. Warto zaznaczyć, że frekwencja wyniosła niespełna 41%. Jako prezydent będę prezydentem wszystkich mieszkańców. Tych 18 tysięcy, które na mnie zagłosowało, tych, których zagłosowali na moją kontrkandydatkę, ale także tych, którzy na wybory nie poszli i mam nadzieję, że w przyszłych wyborach ta frekwencja będzie zdecydowanie wyższa. Ślubowanie na prezydenta już w pierwszym tygodniu maja na nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej. Do tego czasu Kupaj woli też wstrzymać się z zapowiedziami zmian. Wiadomo, że zgodnie z tym, o czym przekonywał w ramach kampanii, wiceprezydentem zostanie Aleksandra Krzyszewska. Mogę powiedzieć tylko tyle, że zaczniemy oczywiście od przyjrzenia się temu, co się dzieje obecnie, od po prostu przejęcia urzędu, bo to jest najważniejsze. Urząd funkcjonuje. Nadal będzie funkcjonował tak bez zmian. Kontrkandydatka Kupaja Joanna Śliwińska-Łokaj zdobyła w drugiej turze 9751 głosów. Przypomnijmy, że nowy prezydent będzie mieć po swojej stronie także Radę Miasta. KO zdobyła bowiem 14 mandatów przy 8 Prawa i Sprawiedliwości. Muzeum Historyczne w Lubinie zabrało mieszkańców w podróż do muzycznej przeszłości miasta. Lubinianie mogą zapoznać się z twórczością miejscowych muzyków, a także instrumentami wyprodukowanymi w fabryce Defil. Muzeum Historyczne w Lubinie postanowiło pokazać mieszkańcom bogatą twórczość lubińskich muzyków. W Galerii Pałacyk odbył się wernisaż dwóch wystaw, każda z nich związana z muzyką. Na jednej z sal zaprezentowano to, co działo się na lubińskiej scenie muzycznej. Najprościej te badania Lubina, tkanki społecznej, zacząć od muzyków. No bo ich po prostu znam. Czyli zespoły, które grały na przełomie kilkudziesięciu lat w Lubinie, poczynając od lat 80. po czasy obecne. Jedną z najstarszych fotografii, które mamy, pochodzi właśnie z lat 50. Była to kapela bluesowa. Jest to pradziadek jednego z członków zespołów lubińskich. Fotografie z koncertów, identyfikatory, bilety, plakaty, a także instrumenty dostarczyli lubińscy muzycy. Te też przedmioty umieściliśmy w gablotach, aby każdy mógł zobaczyć tak naprawdę, z czym to się wiąże, co ci muzycy zbierali, na jakich koncertach grali, jaki mają materiał płytowy. Umieściliśmy na telewizorach tak naprawdę teledyski kapel. Są teledyski wykonywane przez jednego z członków
z zespołu Mikrofony Kaniony, ponieważ jest on grafikiem i tworzył teledyski dla mikrofonów, ale również dla innych kapel lubińskich. Gdzieś tam siebie widziałem w różnych tych projektach, które poniekąd współtworzyłem lub poniekąd, które jeszcze tworzymy. Bardzo fajna idea, kawał rzeczywiście... Kawał historii, muzyki, fantastycznych ludzi, artystów, którzy są stąd, z tego miejsca. W drugiej z sal zaprezentowano natomiast instrumenty wyprodukowane za czasów Dolnośląskiej Fabryki Instrumentów Lutniczych w Lubinie. Prezentujemy gitary, chociaż cała kolekcja, którą Muzeum Historyczne w Lubinie pozyskało od prywatnego kolekcjonera, pana Waldemara Kuleczki, jest większa. Natomiast do wystawy wybraliśmy wyłącznie gitary. Na wystawie jest 41 obiektów, 5 gitar akustycznych i po 18 gitar elektroakustycznych i elektrycznych. Z okazji wernisażu do galerii przyszło wielu pracowników dawnego defilu, którzy z sentymentem wspominali czasy, gdy w Luminie funkcjonowała fabryka. Dla mnie to jest coś przepięknego, same wspomnienia i to wszystko, no, ja jestem oczarowana. Jak przychodzi mi mówić o tym, to mnie aż, że tak powiem, z przeproszeniem zatyka z zachwytu nad tą wystawą. Zajmowałam się sprzedażą, byłam szefem od sprzedaży. Koleżanka tutaj stojąca obok, niech ją pani sfilmuje, zajmowała się kontrolą jakości, była szefem kontroli jakości. Także jesteśmy związane. Obie wystawy w Galerii Pałacyk są dostępne dla mieszkańców do 12 maja. Ponad 330 porcji narkotyków znaleźli policjanci w mieszkaniu 32-latka z Lubina. Mężczyzna chce dobrowolnie poddać się karze. Policjanci ustalili, że jeden z mieszkańców Lubina może mieć w swoim mieszkaniu narkotyki. Po wejściu do mieszkania szybko potwierdziły się informacje, które uzyskali. Na blacie stołu kuchennego zauważyli zawiniątko foliowe, w którym była niewielka ilość marihuany. Natomiast w wyniku przeszukania zauważyli sejf w jednym z pokoi, wewnątrz którego mężczyzna posiadał ponad 330 porcji narkotyków. Była to marihuana i metamfetamina. 32-latek trafił już do policyjnej celi. Usłyszał zarzut posiadania środków odurzających i psychotropowych, za które grozi kara do roku pozbawienia wolności, przyznał się do stawianych zarzutów, złożył wyjaśnienia w tej sprawie i poddał dobrowolnie karze. Tutaj prokuratura zaproponowała mu karę 5000 zł grzywnych oraz 1,5 roku pozbawienia wolności. Teraz sąd zadecyduje o wysokości kary mężczyzny. Ten projekt ma nauczyć, jak radzić sobie z przemocą domową i gdzie szukać pomocy. Jest skierowany do uczniów szkół ponadpodstawowych, a Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubinie zaprasza do uczestnictwa. Projekt jest skierowany do uczniów lubińskich szkół średnich. Jest realizowany od kilku lat. Jest związany z realizacją programów, gminnych programów profilaktyki uzależnień oraz gminnego programu przeciwdziałania przemocy. W tym roku swoją ofertę ukierunkowaliśmy na młodzież ze szkół ponadpodstawowych. I program ten jest prowadzony dwuetapowo. Młodzież spotyka się z pracownikiem ośrodka z sekcji profilaktyki uzależnień. Rozmowy dotyczą przemocy w rodzinie, sposobów radzenia sobie podczas sytuacji zagrożenia. Młodzi ludzie mogą się również dowiedzieć, gdzie szukać pomocy, gdyby dotknęła ich taka przemoc. Drugie to zajęcia praktyczne pod okiem instruktora uczącego samoobrony. Przypomnijmy, że problem przemocy w rodzinie w Lubinie utrzymuje się na tym samym poziomie. Niestety coraz więcej przypadków dotyczy dzieci. Dominuje też schemat, że sprawcami przemocy domowej w większości są mężczyźni. We wsi Rogoźnik doszło do wypadku. 27-letni kierowca potrącił ze skutkiem śmiertelnym pieszego i uciekł. W chwili zatrzymania miał w organizmie 3 promile alkoholu. Podczas przesłuchania nie przyznał się do winy. Śledczy potwierdzili już szereg faktów, które dały odpowiedzi na kilka podstawowych pytań. Przypomnijmy, że 27-latek potrącił mężczyznę ze skutkiem śmiertelnym i uciekł, nie udzielając mu pomocy. Wcześniej jednak dopuścił się takiego zachowania jak przeciągnięcie zwłok do rowu i wrzucenie do tego rowu butów pokrzywdzonego, po czym odjechał z miejsca zdarzenia. Dopiero po kilkuset metrach zatrzymał się i wezwał pomoc, bo
Uderzenie było na tyle silne, że zablokowało mu koło i nie pozwalało dalej jechać. 27-latek został już tymczasowo aresztowany. Nie przyznaje się do winy, twierdzi, że nie potrącił człowieka, a dzika. Dzisiaj przeprowadzana jest w Zakładzie Medycyny Sądowej sekcja zwłok. Jeszcze nie znamy jej wyników, natomiast będzie ona istotna też w celu jakby zweryfikowania tych okoliczności, które udało nam się już ustalić na miejscu zdarzenia. Mężczyzna w chwili zatrzymania miał w organizmie 3 promile alkoholu. W myśl przepisów odpowie jak za jazdę w stanie nietrzeźwości. Grozi mu nawet 20-letni pobyt w więziennej celi. Podpisywali godziny nadliczbowe, ale nigdy ich nie wypracowali, choć brali za to pieniądze. Górnicy z KGHM-u zostali skazani przez Sąd Okręgowy w Legnicy. Przez 5 lat od 2013 do 2018 roku oskarżeni wyłudzili od KGHM 500 tysięcy złotych, fałszując dokumentację dotyczącą ewidencji czasu pracy. Skazani to pracownicy ZG Lubin należących do miedziowej spółki. Najsurowszą karę otrzymał 72-letni kierownik działu normowania, który został skazany na 1,5 roku więzienia i musi też zapłacić 50 tysięcy złotych grzywny. Pozostałych 3 oskarżonych skazał na 1 rok pozbawienia wolności i wymierzył im grzywnę po 30 tysięcy złotych. Wymierzoną karę pozbawienia wolności warunkowo zawiesił tym oskarżonym trzem ostatnim na okres 1 roku próby. Poza tym oskarżeni muszą w sumie zapłacić KGHM blisko 500 tysięcy złotych. Skazani są mieszkańcami Lubina i okolic. Akt oskarżenia w tej sprawie trafił do sądu w czerwcu 2021 roku. Sprawa wyszła na jaw, gdy dyrektor do spraw bezpieczeństwa i przeciwdziałania stratom KGHM złożył do prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu dokonania przestępstwa przez Tadeusza I. Składający z kolei informację o tym otrzymał z anonimu, a dokładnie z pisma z 2018 roku. Czy skazani nadal pracują w miedziowej spółce? Tego chcieliśmy się dowiedzieć w biurze prasowym KGHM. Niestety żaden z telefonów od kilku dni nie odpowiada. 403 podjęte uchwały, 56 sesji to bilans długiej, mijającej właśnie kadencji Rady Miejskiej w Lubinie. Było krótkie podsumowanie, życzenia i kwiaty. Za współpracę radnym podziękował również prezydent Lubina Robert Raczyński. To była wyjątkowo długa kadencja, bo trwała blisko 5,5 roku. Te lata były niełatwe, wiele się działo i w Polsce, i na świecie, mówił Robert Raczyński. Lata te ostatnie upłynęły w trudnym budowaniu rzeczywistości politycznej, rzeczywistości gospodarczej i rzeczywistości społecznej, bo wszyscy mamy w pamięci to, co się wydarzyło z pandemią i wszyscy mamy w pamięci to, co się wydarzyło, jeśli chodzi o Ukrainę. Chciałem Państwu serdecznie podziękować za Wasz duży wkład w rozwiązywanie wszystkich problemów, które nas dotknęły, szczególnie w trudnym, mówię, tym okresie, żeście Państwo byli gotowi do współpracy i ze mną, i do współpracy między sobą nad rozwiązywaniem naprawdę trudnych problemów. Pandemia koronawirusa, wybuch wojny w Ukrainie, przyjęcie obywateli Ukrainy w mieście i zapewnienie im dachu nad głową to tylko część wyzwań, z którymi w mijającej kadencji mierzyła się Rada Miejska. Mimo sporów, które były toczone, a które są niezbędne w demokracji, szereg decyzji i uchwał były podejmowane absolutną dużą większością. Szereg inwestycji, które żeśmy wykonali wspólnie tak naprawdę, wynikały z tego, że Państwo, żeście byli wszyscy otwarci na rozwiązania, które ja proponowałem, bądź mój zespół. Te 5 lat to był bardzo dobry czas. To czas wielu doświadczeń. Poznaliśmy się bardziej, gdyż to była długa kadencja i mam nadzieję, że po zakończeniu kadencji, gdy spotkamy się na ulicy, to będziemy mogli jeszcze ze sobą rozmawiać. Także myślę, że ta kadencja naprawdę była owocna. Świadczy o tym właśnie, jak wcześniej mówiłam, budżet, który jest rekordowy. Po raz ostatni w tym gronie radni miejscy spotkali się podczas sesji w lubińskim ratuszu. Był więc czas na podsumowanie współpracy. Petycja rozmów z szef klubu PiS, a mieliśmy tylko 2 kluby wtedy w Radzie. Zawsze można było porozmawiać, zawsze można było wyjaśnić sobie pewne sprawy czy konflikty. Oczywiście wiadomo, że na radach się spieramy, bo taka jest nasza rola, żebyśmy się spierali, żebyśmy szukali każdy swojej drogi. Ale myślę, że tak pod względem ludzkim to była bardzo fajna rada.
No i zobaczymy, co będzie dalej. Teraz się zmieni, będzie wiele kobiet w Radzie, będziemy mieli większość kobiet w Radzie. Także nam nowe doświadczenie. Rada na pewno wypięknieje. Pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Miejskiej odbędzie się 7 maja. Poprzez dobrą zabawę uczymy, jak ważne jest, by dbać o środowisko, mówią organizatorzy Polkowickiego Festiwalu Ziemi. Z tej okazji zorganizowano mnóstwo tematycznych zajęć i warsztatów. Polkowice po raz kolejny obchodziły w wyjątkowy sposób Dzień Ziemi. Zorganizowano kilka wydarzeń poświęconych dbaniu o środowisko. Jednym z nich były zajęcia w nowo otwartej ekopracowni w Szkole Podstawowej nr 2. To jest nowe miejsce w naszej szkole. To jest taka przestrzeń, w której uczniowie mogą spotykać się i tworzyć razem kreatywne doświadczenia i poznawać naukę w sposób kreatywny. W ramach obchodów do szkoły zaproszono uczniów z innych polkowickich placówek i pokazano różne ciekawe eksperymenty. Zajmowaliśmy się dwutlenkiem węgla w postaci ciała stałego, czyli dokładnie suchym lodem, tak? I obserwowaliśmy to, jakie przemiany zachodzą, kiedy jego temperatura się zmienia, jakie ma właściwości ta substancja. Omawialiśmy też jego wpływ, tego gazu dwutlenku węgla, na ogólny klimat, na globalny klimat. Ostatnio robiliśmy ciecz nieniutonową i to jest taka ciecz, że jak w nią walnę, to jest jak kamień, a jak w nią spokojnie włożę rękę, to jest jak ciecz. Moim zdaniem to jest bardzo fajne i na pewno jest lepsze od siedzenia w ławkach. Bardzo mi się podobało, byłam pozytywnie nastawiona bardzo. Mi najbardziej podobało się to po prostu zwyczajna szklanka z suchym lodem i z gorącą wodą. Równocześnie odbywały się warsztaty poświęcone ekologii na polkowickim rynku. Do wspólnej zabawy zaproszono zarówno przedszkolaków, jak i uczniów szkół podstawowych. Mamy zajęcia edukacyjne, warsztaty o fotosyntezie. Nadleśnictwo pokazuje, co można spotkać w lesie, jak rozpoznać pewne rośliny, drzewa. Biblioteka też pokazuje bajki, książki na temat ochrony środowiska. Straż Miejska edukuje na temat zachowania czystości, selektywnej zbiórki odpadów. Najpierw dowiadujemy się, co to jest fotosynteza, co jest nam potrzebne do tego procesu. Potem dzieci dowiadują się, jakie ukryte są kolorki w pisaczkach, ponieważ tak naprawdę, aby stworzyć pisaka, to potrzebujemy różnych barw. Myślę, że to jest bardzo fajne połączenie, nauka poprzez zabawę i bardzo gorąco polecam. Sortowałam śmieci. Tylko to tam na stole było. Mi się bardzo się podoba. Rzucaliśmy tam do dzika. Do kubełka, tak, szyszkami. Jak rzuciłem 3 razy szyszkami, to mogłem wygrać takie coś i pani zadawała pytania. Jeden nasz kolega, raczej ubieraliśmy go w różne materiały takie ekologiczne. Uczymy się o ekologii, przychodzimy i robimy właśnie różne tutaj zajęcia. Rzucamy szyszkami w dzika. Jeśli nie będziemy dbać o drzewa, będziemy je niszczyć, to wtedy nie będziemy mieli tlenu i na przykład zwierzęta mogą umrzeć, bo mogą wziąć jak na przykład taki papierek, który będzie w lesie. Żeby był tlen na ziemi, żeby zwierzęta żyły, lasy były czyste i po prostu, żeby cały nasz świat istniał. Ideą Polkowickiego Festiwalu Ziemi jest to, by poprzez dobrą zabawę już od najmłodszych lat uczyć mieszkańców, jak należy dbać o naszą planetę. Ponad 90 strażaków ruszyło gasić pożar jednej z hal tartaków w podchojnowskich Piotrowicach. Zagrożenie było duże, wewnątrz składowano było bowiem drewno. Na szczęście nikt nie ucierpiał. Zgłoszenie o pożarze w piotrowickim tartaku dotarło do strażaków po godzinie 6 rano. Przy pełnej mobilizacji służb sytuację udało się szybko opanować. Akcja jest cały czas dynamiczna, tutaj trwa już praktycznie dogaszanie, ale hala uległa zawaleniu, więc te działania są cały czas utrudnione, bo musimy najpierw tą blachę falistą ściągać, żeby dojść do zarzewia ognia. W objętej pożarem hali były składowane maszyny, ale także drewno. Z żywiołem walczyło w sumie ponad 90 strażaków z 28 zastępów. Konieczne było wsparcie samochodu cysterny i wozu do napełniania aparatów powietrznych. Jest też grupa operacyjna z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej z Wrocławia na miejscu. I jeżeli chodzi o Bolesławiec, to samochód cysterna z Bolesławca. Hala spłonęła doszczętnie. Na szczęście nie ma osób poszkodowanych. Po godzinie 8 strażacy dogaszali już pożar i rozbierali pozostałości po budynku. Ich pracę utrudniało duże zadymienie. Ustaleniem przyczyny zajmują się na miejscu policjanci.
Kobiety biorą władzę w powiecie głogowskim. W 3 z 5 gmin wiejskich rządzić będą panie. Zapytaliśmy, czy płeć ma tu znaczenie i jakie cele mają nowe wybrane wójtowe. Kotla, Jerzmanowa i Pęcław to 3 gminy, w których mieszkańcy, wrzucając karty do urn wyborczych, zamienili na fotelu wójtów mężczyzn na kobiety. W gminie Pęcław to pierwszy taki przypadek w historii. Będzie to inna kadencja z rządami kobiety. Do tej pory rządzili mężczyźni. Wiadomo, że kobieta ma inne spojrzenie na niektóre rzeczy, inną wrażliwość. Inne szybciej reaguje na niektóre działania, które szybciej, prościej, które dla społeczności są ważne, nie są tak zauważalne. W Kotli i Jerzmanowej kobiety wracają do władzy po 13 latach. Wcześniej była to tam tradycja. Niewątpliwie mężczyzna i kobieta to dwa światy, tak? Już fizjologicznie, psychologicznie różnimy się od siebie. Natomiast moim zdaniem to zależy od człowieka. Poprzedniczkami byłego wójta były również kobiety, była pani Czesława Kozłowska, była wójt Fendorf, która mnie zatrudniała tutaj do urzędu. Ja przez te 13 lat pracy poprzedniego wójta ściśle współpracowałam, zajmowałam się pozyskiwaniem środków, prowadziłam referat rozwoju gminy, a przez ostatnie 2 lata również byłam zastępcą wójta. Niezależnie od płci, każdy wójt ma przed sobą liczne zadania do zrealizowania. Kamila Suchocka-Szpedlik, Anna Obolewicz i Dorota Jewniewicz. Wiele celów mają wspólnych. To co najważniejsze, inwentaryzacja dróg, określenie, które drogi będą strategiczne tutaj dla naszego układu komunikacyjnego, następnie określenie jakiegoś harmonogramu realizacji dróg, tak żeby mieszkańcy byli poinformowani, kiedy te drogi będą realizowane. To, co też spędzało sens powiek wielu mieszkańców, to jest przejmowanie dróg prywatnych, więc też będziemy chcieli przeprowadzić taką inwentaryzację. Przed samorządami tutaj duże możliwości, dostęp do środków unijnych, funduszy unijnych, dostęp do środków z Krajowego Programu Odbudowy daje duże możliwości, zamierzam z tego skorzystać. Chcę porozmawiać z mieszkańcami, wiem, że ważna jest też rozbudowa sieci kanalizacyjnej czy rozbudowa sieci światłowodowej tutaj w gminie. W planach jest też na pewno zadbanie o zaplecze sportowe klubu Gwardii Białołęka. Jest to jedyny klub sportowy tutaj na terenie gminy, także na pewno też to mam w planach. Jesteśmy przed rozstrzygnięciem przetargu na budowę infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, na strefę przemysłową. W ramach zadania planujemy budowę nowej oczyszczalni ścieków, nowego ujęcia wody, jak również sieci. Mamy zadanie planowane budowę kompleksu boisk przy szkole podstawowej. Niezwykle potrzebne zadanie, ponieważ na co dzień ponad 300 uczniów na tym terenie przebywa i chcemy stworzyć takie warunki, żeby aktywnie spędzali czas. A zatem na początku maja zaprzysiężenie, a później nic, tylko zakasać rękawy do pracy. Jeśli panie spiszą się na medal, to za 5 lat mieszkańcy przy urnach znów wybiorą je na wójta. Przygotowujemy się i realizujemy transformację energetyczną, bo jako jedyni w Polsce mamy wszystkie lampy wymienione na energooszczędne, a poza tym jesteśmy w fazie likwidacji składowiska odpadów, podkreślał Robert Raczyński, prezydent Lubina, mówiąc o gospodarce odpadami i zielonej transformacji. To tematy konferencji, która odbyła się w lubińskim ogrodzie zoologicznym. Lubin jest dobrym przykładem dla innych miast, jak przejść przez te zmiany. Tematem konferencji jest gospodarka obiegu zamkniętego na terenie powiatu lubińskiego oraz odpowiedź na pytanie, jak dokonać zielonej transformacji. W jej trakcie odbywały się prelekcje i panele dyskusyjne, a jej organizatorami są Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Mundo, Ogród Zoologiczny oraz Miasto Lubin. Przygotowujemy czy realizujemy w rzeczywistości tą transformację energetyczną, bo na przykład przecież mamy chyba jedyni w Polsce tak naprawdę wymienione wszystkie lampy na lampy energooszczędne. Również jeśli chodzi o możliwości likwidacji składowiska odpadów, my jesteśmy w fazie tak naprawdę jego likwidacji. Związane to oczywiście z tym, że ten proces odzyskiwania odpadów jest coraz wyższy. Lubińskie składowisko odpadów jest ulokowane w miejscu bardzo bogatym przyrodniczo. Mamy lasy łęgowe, mamy po drugiej stronie rzeki Ziemnicy, jednej rzeki zresztą w Lubinie, tereny mokradeł, które akumulują wodę i myślę, że warto zachować te tereny, a poza tym wykazać, że obok takiej działalności jak oczyszczalnia ścieków czy składowisko odpadów, które za chwilę przestanie być problemem, za chwilę, to mówię o kilku latach, ponieważ będzie zrekultywowane i będzie mogło być wykorzystane na przykład do produkcji energii elektrycznej z fotowoltaiki.
Ten teren będzie jeszcze bardziej przyjazny środowisku, choć już dziś można tu spotkać wyjątkowe gatunki zwierząt i roślin. Ornitolog z ogrodu zoologicznego zidentyfikował ponad 30 gatunków ptaków tylko przy jednej wizycie. Wiadomo, że taka całościowa inwentaryzacja przyrodnicza powinna trwać cały rok, bo o różnych porach roku przyroda ma różne odsłony. Natomiast już ta jedna wizyta pokazała, że warto o ten fragment zieleni zadbać. Obecni na konferencji przyrodnicy podkreślali, że warto w ten sposób dbać o środowisko, bo przynosi to przede wszystkim korzyści. Najczęściej ludziom się wydaje, że ta przyroda, która wymaga chronienia czy potrzebuje ochrony, to jest ta przyroda, nie wiem, puszczy, Białowieża, Narew, jakieś rozlewiska, tereny dzikie. Ale okazuje się, że niekoniecznie, dlatego że nawet na terenach zurbanizowanych, dużych zupełnie miastach są enklawy, które wypadałoby, należałoby, moim zdaniem wręcz koniecznie trzeba chronić, bo one też mają te swoje znaczenie dla jakichś tam korytarzy ekologicznych, dla przetrwania niektórych populacji gatunków zwierząt czy roślin. W konferencji wzięli udział specjaliści z wielu dziedzin, a ich prelekcje dotyczyły m.in. rozbudowy oczyszczalni ścieków, wykorzystania bioodpadów, a także instalacji zajmującej się fermentowaniem odpadów i pozyskiwanej z tego energii. Gminy mają szereg obowiązków, które muszą zrealizować w zakresie gospodarowania odpadami. Są to m.in. poziomy recyklingu, które muszą osiągnąć i jednym z możliwych sposobem osiągnięcia tych poziomów jest recykling związany z bioodpadami. A zatem ta dziedzina, o której mówiłem, fermentacja odpadów, może być sposobem osiągnięcia wyższych poziomów recyklingu, tak żeby gminy mogły spełnić te poziomy, które je dotyczą. W konferencji mogli wziąć udział wszyscy chętni. To wszystko na dziś. Dziękuję Państwu za uwagę. Do widzenia.